Egzamin maturalny od roku szkolnego 2014-2015. Drogie maturzystki, drodzy maturzyści, w maju 2015 roku po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w nowej formule przystąpią absolwenci liceum ogólnokształcącego, a w maju 2016 roku przystąpią do tego egzaminu absolwenci technikum. Bardzo dużo informacji o nowym egzaminie maturalnym już jest dostępnych. Można je znaleźć na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. W tym filmie chcemy tylko krótko przedstawić najważniejsze informacje o nowym egzaminie maturalnym. Egzamin maturalny od roku 2015 składa się z części pisemnej i ustnej, przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. W części pisemnej każdy maturzysta przystępuje do egzaminu z języka polskiego, wybranego języka obcego nowożytnego oraz z matematyki na poziomie podstawowym. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, musi przystąpić do egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W części ustnej maturzysta obowiązkowo przystępuje do egzaminu z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Dla tych egzaminów nie określa się poziomu. Absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej obowiązkowo przystępują również do egzaminu z języka tej mniejszości w części pisemnej i w części ustnej. Każdy zdający może dodatkowo wybrać od 1 do 5 przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym lub, w przypadku języków obcych nowożytnych, na poziomie dwujęzycznym. Niewątpliwie najważniejszą funkcją matury jest sprawdzenie, czy kandydat na studia nadaje się do podjęcia tych studiów i w jakim stopniu się nadaje. Tę pierwszą funkcję wypełnia matura podstawowa, którą można zdać lub nie zdać. Tę drugą matura rozszerzona. Dlatego mamy obowiązkowy egzamin z co najmniej 1 przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Będzie to bardzo ważna informacja dla szkół wyższych, bo będziemy wiedzieć lepiej, czy kandydat jest dobrze przygotowany do podjęcia danego kierunku studiów. Będzie to też bardzo ważna informacja dla kandydata, żeby mógł uniknąć rozczarowania, kiedy po pierwszym semestrze odpada, bo okazało się, że jego wiedza nie jest jednak dostateczna. Zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych służą między innymi temu, aby absolwenci szkół ponadgimnazjalnych byli nie tylko lepiej przygotowani do podjęcia studiów wyższych, ale posiadali również umiejętności umożliwiające im elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy. W egzaminie maturalnym od 2015 roku jeszcze większy niż dotychczas nacisk będzie położony na sprawdzanie umiejętności niezbędnych każdemu studentowi i pracownikowi, takich jak na przykład przetwarzanie informacji z różnych źródeł, krytyczne analizowanie i porównywanie ich treści, wnioskowanie, stawianie hipotez i ich weryfikowanie, identyfikowanie i wyjaśnianie związków i zależności. Te, w dużej mierze uniwersalne, ponadprzedmiotowe umiejętności będą sprawdzane w zadaniach wymagających solidnej wiedzy z zakresu danego przedmiotu, określonej w wymaganiach szczegółowych podstawy programowej, zdobywanej przez ucznia w szkole. W naukach przyrodniczych największy nacisk będzie położony na tzw. umiejętności złożone, czyli na wykazywanie związków pomiędzy zjawiskami występującymi w przyrodzie, a ich wpływem na człowieka, na środowisko, na organizmy zwierząt. Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat zgodnej z zasadami kultury żywego słowa. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury. Może to być tekst literacki, na przykład bajka Krasickiego, ikoniczny, na przykład plakat lub rzeźba, lub tekst popularno-naukowy o języku. Egzamin trwa około 30 minut i składa się z 3 części. Najpierw przez około 15 minut maturzysta przygotowuje się do odpowiedzi, po czym wygłasza około 10-minutową wypowiedź monologową dotyczącą wylosowanego polecenia. Po wygłoszeniu wypowiedzi następuje około 5-minutowa rozmowa zdającego z zespołem przedmiotowym związana z tą wypowiedzią. Maturzysta losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury, a egzamin może być przeprowadzony albo z wykorzystaniem zadań w formie wydruków, albo z wykorzystaniem komputera. Zadania w części ustnej z języka polskiego kładą przede wszystkim nacisk na samodzielność, twórcze myślenie,
formułowanie własnych sądów oraz pozwalają uczniowi na zaprezentowanie poziomu dojrzałości intelektualnej, orientacji w problemach kultury, literatury i języka, a także wykazanie się sprawnością językowo-komunikacyjną. Najważniejszą cechą nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego jest nastawienie na samodzielność młodego człowieka, na samodzielność maturzysty. Ta samodzielność winna się ujawnić w trakcie egzaminu ustnego w kilku wymiarach, w kilku czynnościach. Między innymi w zrozumieniu tematu i podanego w nim zagadnienia, w interpretacji tekstu, w skomponowaniu i wygłoszeniu wypowiedzi oraz w uczestniczeniu w rozmowie z komisją. Niezwykle ważnym aspektem tej samodzielności jest lokowanie zagadnienia podanego w temacie na szerokim kulturowym tle, a więc przywołanie kontekstów kulturowych znanych młodemu człowiekowi. Można więc powiedzieć ogólnie, że nowa formuła egzaminu maturalnego w części ustnej daje maturzyście sposobność nie tylko ujawnienia swojej wiedzy i umiejętności, ale także swojej sylwetki jako uczestnika życia kulturalnego, jako użytkownika kultury. A zatem nowa matura to nie tylko stres, to nie tylko wymaganie, ale także szansa. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej można odnaleźć informatory, przykładowe arkusze, materiały z języka polskiego, tablice matematyczne i fizyko-chemiczne, zestawy zadań z matematyki, film prezentujący egzamin z języka polskiego przy komputerze, procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2014-2015. Drogie maturzystki, drodzy maturzyści, na pewno liczycie czas do matury i bez względu na to, czy wydaje Wam się, że macie go naprawdę jeszcze wiele, czy też obawiacie się, że za mało, wykorzystajcie go dobrze i pamiętajcie, że jest jakiś powód, dla którego maturę nazywa się egzaminem dojrzałości. Życzę Wam, żebyście wszyscy ten egzamin dojrzałości zdali.